Witajcie, z tej strony znowu ja. Widzimy się w miejscu, w którym był demon nienawiści. Trzeba w sumie spadająca nienawiść, pędzę bym powiedział. W sumie nie wiem, co robię w tym miejscu, patrząc na to, że moje zwiedzanie dzisiejsze zakończyłem w całkowicie odmiennym ulokowaniu postaci. Właśnie przy tym posążku. Dzisiaj chcę sprawdzić, czy da się tutaj wleść. Nope. Oczywiście mówię wam dzisiaj, no bo tak trochę z perspektywy, patrząc na to, że nagrywam już może nawet nie wiem ile w przód. No ale rozumiecie, o co chodzi. Dobra, więc dzisiejszy cel. Próbujemy ubić sowę. Mam pomysł, jak to zrobić. Tym razem jest to, no, jakby to najłatwiej nazwać, całkowicie mój pomysł, nie jest zaplanowany szczególnie, po prostu, no, mam, że tak powiem, to po ingliszowskiemu, po częściowemu, mam idea. Dobra, więc mniejsza o to, wyciszymy się i zobaczymy, jak mi pójdzie. Czyli standardowo. Ja może dam radę, ale muszę po prostu się uspokoić. Dobra, na spokojnie. No, na spokojnie miało być. Nie. Zaś mówi, że dzisiejszy odcinek się skończy na tym, że go nie pokonam. Ale i tak jest postęp. O, no, moje 1000 pieniędzy. A właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć, mamy nowe rzeczy ze sobą. Maksymalne ulepszenie tego całego mglistego kruka, czy jak to się nazywało. No i widmowy kunai. Nie wiem, jak to działa, nie sprawdzałem. Wiem tylko, że zrobiłem. Nie wiecie, już niedługo będę miał pierwsze narzędzie z lazurytu. No póki co. Wracamy. I mój cel jest prosty. Dziwne. Kliknąłem przycisk odbicia i nawet mi nie sparowało. Dobra, na spokojnie i może się uda. Nie wiem, tempo. Tempo jest jego największą przewagą. No i jeszcze woli nie ogar. Patrząc na to, że pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem zrobiłem sobie w sumie kilkugodzinną przerwę. Się jeszcze uda. Okej. Okay. Wow. Jak nic, to jest już jakiś mój rekord. No niestety. Udało mi się złapać. Nie, nie. Ej, no ty się jak zostaw mnie w spokoju. Co takiego ci żebym zrobił, że ty chcesz mi zabić? Nie, serio się pytam. Ale sprawdzę to chyba jeszcze. Ej, tego tekstu nie kojarzyłem, żebym coś wspominał o protezie. Chociaż tak na logikę właśnie, moim zdaniem nie powinniśmy mieć tutaj dostępu do protezy, jako takiej. To wszystko jednak jest, bądź co bądź, przynajmniej w teorii, bo nie wiem jak w praktyce, no, ale w przeszłości. Nie, dobra. Jeśli się skupię trochę na walce, to może się jeszcze uda. Aha.
Nie, ale okej. Nie jest trudny. Jest co najwyżej wkurzający. Tak, co najwyżej wkurzający. Więc wiecie co, nawet nie wiem jak to zrobię, ale ja czuję, że ja go pokonam. Tak więc nawet bym mógł się wyciszyć niby, ale co mi tam. Muszę się nauczyć walczyć z tym wszystkim podczas peplania, bo inaczej to nigdy nie będę wystarczająco dobry, żeby nazwać się chociaż graczem, który potrafi grać w Sekiro. Ale okej. Tak, technika na zasadzie... W zasadzie jedno podejście, uderzenie, ucieknięcie, może być nawet dobre. Dobra, w trakcie jego samych czasów nie można przerywać, bo to i tak nic nie da prawdopodobnie. Te 4 punkty umiejętności dalej nie wdane, mogłem jebać na coś, co by trochę ułatwiło mi starcie. Nie wiem, jakąś technikę, może lepsze leczenie. Tak, ten... Może pozwoli mi na spokojnie sobie z nim zawalczyć. Trzeba spokojnie do tego wszystkiego podchodzić. Ja no, czuję się... Ja no, czuję się jakbym był jakimś weteranem, nie wiadomo jakim, który już potrafi coś. Chociaż jako weteran to powinienem umieć w to grać, a nie tak jak teraz, że... No, właśnie, raz mnie złapie w combo i już po mnie. Chociaż... Wiecie co mnie zastanawia dalej? Co mnie czeka w drugiej fazie? Bo tak... Widzę, że on ma... dwa znaki. Tak on to nigdy powiem, co mnie robi. A co się dziwić? Legendarne słowa i to jeszcze w latach świetności. Jeszcze sobie dobry jesteś. Nie zaprzeczę, ale nie jesteś wystarczająco dobry, żeby mnie pokonać. To mi nie w pierwszej fazie. Bo jak sami wiemy, drugie fazy często byłem... No zabójcie. A właśnie, a propos jeszcze faz. To właśnie po faz to zapomniałem powiedzieć. Walczyłem się sobie z Ishinem. Nic godnego pokazania. Czyli tam będzie jakąś magię stosował. Oj. Nic nie rozumiem z tego. Poza tym, że starcie jest teraz trudniejsze. Ja chyba dużo się nie zmienił względem tego, co było wcześniej. Tak, tylko to tajemniczasowa z nim lata. Czyli w sumie zwierz... Aha. Czyli on jakiś czas po prostu... Aha! Czyli ta sowa jest czymś w stylu jego symbolu teleportacyjnego, jakiegoś takiego familiara, który... go ratuje przed... śmiercią. Czy coś.
Nie wiem, jak ja mam go pokonać w takim stanie. Jak mówiłem, on nie jest ciężki jakimś szczególnie oponentem, jak się zna jego ruchy. Oj, dobra, ognista szopa. Dobra. To już koniec dla mnie. Muszę go po prostu przetrzymać. Nie muszę chyba niczego, co może mnie wyleczyć. Starcie, naprawdę. Nie będę ukrywał. No nie. Tak blisko było. Jak na mój głos, oczywiście. Wiecie co, mam 11 minut. Coś mi mówi, że ja go pokonam. Tylko podczas pierwszego starcia po prostu muszę nie marnować niczego najlepiej. I po prostu, rozumiecie, skupić się na tym, żeby idealnie go ranić tą techniką. Aha. Dobra. Już w sumie nie zrobiłem tego, co mówiłem, więc muszę wziąć pastylkę. A, pastylki już nie ma. Może to wystarczy. Tylko muszę pamiętać, że ja mam go podstępem atakować, a nie w otwartym starciu. Może jest już widać, że podstarzały, ale dalej jest jednym z groźniejszych oponentów. Pierwszą fazę już chyba opanowałem. Powiem szczerze. No, czemu mi tego nie zablokowały? Oj, dajcie chwilę. Oczywiście. Jedyny raz, kiedy mówię telefonu, to zawsze ktoś musi napisać. Tak więc. Już wyciszam i będzie dobrze. Pozdrawiam Bopa, który oczywiście musiał się odezwać w jedynym niespodziewanym momencie. Jeszcze na moją wiadomość, którą pisałem pół godziny przed tym, jak zacząłem nagrywać. Także niezły masz tempo, Bop. Tak szczerze, standardowy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to Bob jest mistrzem nieodpowiednich momentów. To on najczęściej dzwoni podczas nagrań, wysyła wiadomości i wszystko, dlatego można powiedzieć, że on jest powodem, dla których... Dla... Dobra, spokojnie.
dla którego zawsze muszę mieć wyciszony telefon podczas nagrywania. W porządku gościu i w ogóle, ale no jednak jego nieprzewidywalne momenty odpisywania byłem czasami niepokojące. A czy tutaj to jeszcze nie jest aż tak źle. Nie będę może mówił o takich sprawach naszych prywatnych, czy coś kiedy on odpisuje i tak dalej, ale... No powiedzmy sobie szczerze, opisywanie jest jeszcze w granicach normalności, moim zdaniem. I zginęłem. Dobra, wracamy. Powiem wam szczerze, mówię to w ten sposób, bo stwierdziłem, że po prostu poprzednie dwa podejścia wytnę były takie badziewne. Gdybyście to widzieli, to po prostu... Nie. Szkoda słów jak na mój gust, żeby opisać taką porażkę. No, dobra. Coś się zapowiada, że to starcie nie będzie wcale lepsze. Aj, dobra, spokojnie. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu, dasz radę. Super. Była animacja związana z podbiciem ataku i tak zadał mi obrażenie za prawie całą żywotność. Wiecie co, nie wiem. Niby jest proste, ale dalej się daje złapać w jego pułapki. No, już 5 punktów mam nazbierane, nawet nie zauważyłem, kiedy wbiłem. No cóż. Spróbuję po raz kolejny. Tym razem już dosłownie, będę podchodził, tak w biegu, robił unik przez jego atak, jedno uderzenie robił, max 2 i uciekał. Może w ten sposób się uda w końcu. Nie. Odpowiedź brzmi nie, nie uda się. Zresztą to teraz widać. Jak raz chwyci mnie już w swoje combo, to i tak po mnie. Dobra, już jest pomarańczowy, więc już gdybym chciał, to tak naprawdę mógłbym... próbować przełamać jego posturę. I chyba łyknę sobie tabletkę. On jest w gorszym stanie niż ja. To moja największa przewaga. To też jest moją przewagą, bo ten cios łatwo skontrować. W szczególności kiedy już jest się jak ja. W obecnym momencie, czyli... Czytaj, udało mi się opanować, jak wykonywać kontrę Nikiri. Wspomnienia w przycisk ciągłego.
poznać niezły z niego wojak. Nie jest ciężka faza pierwsza, tylko pewnie z dłużej się skupiam na gadaniu czy coś. Poza tempem to niewiele się różni od pierwszego starcia z nim. No tak, zapomniałem o tym. Mogłem być ostrożniejszy. Zapomniałem, że na niego wszystko, tylko nie to. Dobra. Pięć tyków. No tak, teraz są. Teraz się pojawi gdzieś tutaj w pobliżu. Będzie chciał mnie zabić pewnie. Ostrożnie. Okej, czyli ognista sama. Miałbym żadnych pretensji, powiem wam szczerze, gdyby nie to, że ona bardzo lubi zasłaniać akurat część ekranu tak, że nie można zauważyć wroga. Prawda, ciekawą taką domieszkę trudności, takiej prawdziwej trudności, ale czuć się uczciwej. Dobra, będzie płomień. I zobaczcie, potem on robi ten cios, okej. Okay. Więc muszę pamiętać, że jak już robię pomijam sobie, muszę być gotowy na Mickey Counter. A potem najczęściej teraz znika. Wierzę w swoje możliwości. Jeśli nie teraz, to później, ale ja go pokonam. W sumie moje niepowodzenia przy starciu z Ishidem okazują się być sukcesem w takim pewnym sensie. Uwaga, Sowa. Dobra, nie sięgnął mnie. Płomień i hits. I kontra. Spada. Dobra. Pastylka, bo akurat idealny moment. Hop. Nad nim.
hit i kontra. Teraz za dwa ciosy może? Nie. Jeden by wystarczył. Dobra, teraz znika. Trzeba podbiec i robić tak. Okej. Dobra, jest chwila, to chyba mam boską trawę. Proszę, powiedzcie mi, że mam boską trawę. Nie ma. Czyli teraz albo nigdy. No i trafiło mi sowa. Ale dziwne, powinienem mieć boską trawę. Nie ruszałem jej. Coś tu jest nie tak. Jeśli ona tu będzie, to ja się wkurzę. No cóż, niestety. No właśnie, jak już przy okazji jesteśmy, to... chyba pora zająć się czymś bardzo ważnym. Nie tym, znanym jako umiejętności. I szczerze, chyba nawet wezmę co? Dodatkowe leczenie może być po prostu zabójcze w tym przypadku. Dla oponentów, bo pastylka, która jeszcze bardziej leczy. I tak szczerze właśnie biorę to głównie z myślą o pastylkach, bo jednak tykwa jest i tak w miarę efektywna. Dobra. Starcie numer kolejny. Dobra, na spokojnie. Ja go pokonam. Pierwszą fazę na pewno. Pierwsza faza to w ogóle... spokojnie i w ogóle. Serio nie trafiłeś? No to już naprawdę nie było w twoim stylu. Ja rozumiem wszystko mi sowa, ale nie trafić mnie atakiem, takim jeszcze wymierzonym może z 5 cm ode mnie. Słuchaj, twój miecz jest takich rozmiarów, że no, powinien się wstydzić, jak mnie nie trafiasz. Po co tym sam jesteś jakoś półtora razy większy ode mnie, a nie dwa. Tak, na razie wspaniale mi idzie. W szczególności, że zostało mi już tylko jedno wskrzeszenie zapasowe. Nie wiem, coś mi po prostu mówi, że... mogę być zmuszony po części do przerwania starci z sobą i pójścia do pałacu w celu uzupełnienia wskrzeszeń czy coś. Niby jest jakiś inny sposób, jak można to szybko ładować, ale nie pamiętam, co to było, więc... użyłem pchnięcia, a on zrobił kontry Mikiri. Wow. Czy jakoś tak, nie pamiętam, jak się nazywa. No chyba Mikiri właśnie. A jeśli nie, to ja to i tak będę w ten sposób nazywał, bo ja to ja. Więc wam rzecz po swojemu. To nie jest jakaś zabójcza. Tym jak nauczyłem się nowych technik leczniczych. No, wiecie, zawsze coś. Będę musiał pewnie tego zobaczyć, jak pastylka działa. Bo w sumie chciałbym jak najwięcej tykwy zostawić w drugą część starcia, kiedy to on ma przewagę swojej jakiejś tam dziwnej magii.
I teraz można odwezmę coś takiego. Dobra, i teraz znowu będzie spadał, czyli można umówić się tak, tak. No, shuriken, jasne. W sumie proch nie pył, ale i tak, okej. Okay. I ten proch. Teraz będzie atak z niespodzianką. Okej, okay. Dziab, dziab, dziab. Okej, okay. Znowu to. No niestety. Okej, okay. Ognista sowa hits i kontra. Kilka uderzeń. W sumie jednym wystarczyło. Nie było na kilka. Nawet teraz znowu będzie atak z niespodzianką, jak ja to nazywam. Włosy mi się plączą w to wszystko. Dobra, mam chwilę przerwy, to mogę ukręcić tykwy. Tak, idealnie. Okej, znika, czyli teraz obserwować słówkę. Spodziewałem się większego wyzwania, jak zobaczyłem, jak po moim pierwszym spotkaniu z jego drugą fazą. To się okazuje, że to jest wszystko. Wow. Punkt wprost, po tym jak kiedyś z nim walczyłem, pamiętacie zresztą, spodziewałem się tutaj takiego wyzwania, że ja tego do końca gry nie przejdę, czyli proszę. Dobra, sowa się pojawi tam. Okej, czyli hits i to. O, nie trafiłem. Dobra, jeszcze jedna tabletka. Dobra, znika, będzie słówka. Nawet widzę gdzie, więc może tak się uda. Nie. Dobra. Czyżby? Tak! Udało się! Macie kolejny odcinek, ponad pół godziny. Ale... ale proszę! Udało się! Przerosnąć ojca. Kolejny achievement. Czyli mogę jednak robić już wszystkie zakończenia. No i nareszcie wspomnienie przybrane ojciec, czyli jeszcze silniejszy atak i... Okej. Okay.
No, czyli mamy to, co jest potrzebne do zrobienia już ostatniego z zakończeń, które istnieją w tej grze. Oczywiście pozytywnych, mówiąc. No ja już wzmacniam sobie siłę ataku. I teraz tak naprawdę powiem wam szczerze. Jedyne, co zostało mi w całej grze, oczywiście mówię o tym podejściu, to ogarnąć karpia, a potem już tylko ewentualnie jeden miniboss i kończymy grę. Tak więc ja się teleportuję do świątyni, zobaczę co i jak, pozbieram pieniądze na protezy, no i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!